Hej, 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 witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Norbi Fishing Channel i zapraszam na kolejną wyprawę szczupakową. Mamy drugi tydzień maja. Miałem głęboką nadzieję, że te szczupaki w końcu się ruszą po tarle, że już odpoczęły po amorach i zaczną regenerować swoje siły. Myślę, że już powoli zaczynają żreć. Udało mi się, już jestem chwilę nad wodą, udało mi się złowić dwa szczupaki. Zaraz Wam wszystko pokażę. Ja nie przedłużam i ruszam dalej, próbuję zrobić jeszcze coś fajnego. Jeżeli macie ochotę, to skomentujcie, jeżeli podobało Wam się, to lajkujcie. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Za każdą aktywność z góry Wam dziękuję i zapraszam do oglądania tych szczupaków. Hejo! Siedzi ryba, drugi rzut, nieduży, ale skoczył, ale na taką dużą gumę. Nie uderzył, skoczył tu z tych krzaczków, z tych takich nawisów, ale szybko. Jeszcze nawet plecaka nie ściągnąłem, torby nie ściągnąłem z pleców, chciałem po prostu rzucić, sprawdzić jak ta guma pracuje. To od razu szczupaczek. Guma od Abu Garcji. To jest ten Paddle Type, nie największy, ale w takim moim systemiku. Zaraz się zahaczę. Ok, wypił się. Chodź tu, żeby cię zamierzę. Nie jesteś duży, ale tak poglądowo sprawdzimy sobie. No patrzcie, 61 można powiedzieć. Jeszcze chudzinka. Tak, wrócisz do wody szybko. Taki szczupaczek. Jestem 5 minut nad wodą, drugi rzut oddałem. Super. Płyń sobie, koleżko. Tu pod tymi nawisami, pod tymi jeżynami. Tu sobie stał. Rzuciłem taki rzut kontrolny, to był drugi. Pierwszy rzuciłem w tą stronę i w tą stronę chciałem zobaczyć. Mówię, że ta guma chyba źle pracuje, chyba źle systemik wczepiłem. Ale poprawiłem go. No i widzicie, źle nie pracuje. No taki 60-aczek wyskoczył, kurde, spod brzegu. No zobaczymy, czy to dzisiaj ten dzień, który szczupaki odpalą. Super. Możecie podziwiać wschód słońca, a ja idę na miejsca, które uważam, że są teraz stricte szczupakowe, czyli wszystkie płytkie miejsca, gdzie jest roślinność, grążele, gdzie uważam, że jeszcze szczupaki tam stoją po tarle. Albo właśnie teraz tam mają wyżerkę po tarle, jeżeli już odpoczęli, bo w poprzednim tydzień temu było tragedia, zastój na wodzie. Jeszcze szczupaki nie były aktywne. Myślę, że mogły się już obudzić. No, miejmy nadzieję, że ten pierwszy szczupak to nie była klątwa, no nie pierwszego, ale drugiego rzutu. Także, o, ładna rybka się tam mała spawiła. Ja idę w te miejsca, gdzie uważam, że teraz szczupaki powinny żerować. Ależ była rybka. W pierwszym rzucie. W pierwszym rzucie była ryba. No szkoda. O kurczę, widzieliście to? Rzuciłem i od razu jest ryba. Po prostu rzuciłem ich w pysk, nie? Nie jest to mała ryba, ładnie walczy, szarpie. Najgorzej właśnie wchodzi w zaczep, chyba zeszła. Kurczę, albo siedzi. Chyba poszła z zaczep i tyle z ryby. Oj, szkoda. Była piękna ryba, ale wlazła w zaczep. Kurczę. Nie, no siedzi. Wyszła. O Jezu, jest chyba podczepiony mały szczupak. Ale dał mi popalić. Ja myślałem, że to jakiś duży. On po prostu jest podczepiony. I no mały też nie jest, ale raczej jest podczepiony. Znowu wszedł zaczep. Wyszedł. No jest podczepiony, powijany. Ja po prostu myślałem, że to jest taka piękna ryba. Ale udało się złowić. Taki 70 chyba to będzie. Zobaczymy. Ale jest ciężki. Ale jest ciężki. Ale akcja niesamowita. Po prostu rzut musiałem mu pod pysk centralnie rzucić. Taka, proszę bardzo. Dzisiaj druga już zdobycz. Rybka. Nie wiem, myślę, że koło 75 może mieć. Później sprawdzę, bo zostawiłem miarkę, ale przymierzyłem sobie do wędki. Tak jak widzieliście, wyrzynęta wpadła do wody, od razu był strzał. Najprawdopodobniej stała po prostu w tym miejscu i po prostu jak pada przynęta, od razu ją zaatakowała, nie? Zobaczcie, o pyszczor. Ładna ryba, no nie powiem, że nie. 75. Taki oto szczupaczek. Także zapowiada się fajnie. Druga rybka, długo nie jestem nad wodą. Wrzucamy rybkę do wody i sobie pływa. Próbujemy nagrać podwodne ujęcie. O. Rybka odpłynęła. Mam nadzieję, że się fajnego pod wodą udało nagrać, ale jestem zadowolony. Jestem może z godzinkę nad wodą i udało się złowić drugą sztukę. Czyżby to był ten czas, kiedy odpaliły? Oby. Może coś się uda. On po prostu stał i się czaił, nie? I jak przynęta wpada po prostu z góry mu na łeb, od razu zaatakowała, nie? Ale nieważne, ważne, że jest. Super, fajna nawet walka była z nim. Myślałem, że jest dużo większy, ale on obkręciła mu się, fluorokarbon obkręcił mu się od pysk i tak dziwnie przewrócony był do góry kopytami i tak właśnie w ten sposób walczył i wydawało mi się, że on jest dużo większy. Hak nie był centralnie wbity w pysk i dźwignia nie była pociągnięta do wędki, tylko właśnie było to podkręcane i wydawał się dużo większy, plus że wchodził w te grążele. I tak jak jeszcze na gorąco wam tak szybko powiem, na takich miejscach musicie mieć mocny sprzęt. Musicie mieć mocną linkę. 0,17 to jest minimum, nie? Żeby ciąć właśnie te liście, tak jak ja. Nie mogłem teraz je trzymać. rybę w tym zaczepie i jeszcze ją wyciągnąć. Pulzowałem, żeby ona wypłynęła i ciąłem te liście, nie? O to chodzi właśnie. Także zapraszam do lajkowania, subskrypcji, komentowania tego, co tu się wydarzyło. Hejo! Zobaczcie, jaki karpiszon stoi. Ta ciemna smuga. Spróbuję podejść jeszcze bliżej. Kawał rybska, co? Zobaczcie, jaka duża ryba, jaki ma pyszczor. Kawał karpia. Chyba, że bocian leci. Moje szczęście stop. Gdzie lądował? A, leci dalej, na inną łąkę chyba. Ładne uderzenie. Znowu się obkręcił. Zobaczymy, co to za... No już duży jakiś. Ale widzicie, obkręcany znowu jest zapys, dlatego spowodowało to, że wydawało mi się, że będzie większy. Ale coś jest. Coś jest. Spokojnie, ale się podkręcałeś. Cię położy na traweczce. Cyk. Taki kolejny szczupaczek. Nie wiem, ile może mieć. Jakoś koło 60 pewnie będzie miał. Stawiłem miarkę, ale... Wezmę go przymierz do wędki i będę wiedział. O, taki ładny szczupaczek. Sarpnął na przynętę Paddle Type od Abu Garcia 18 cm. Także widzicie, nie bójcie się dużych przynęt. 18 cm przynęta, szupaki 60 plus spokojnie nie ładują. Aż przymierzę sobie, ile on ma. Jest trochę mniejszy od tamtego, co miałem. Także chodź, byku, do wody. Płynie. Płynie ziołek po sobie. Zmieniłem miejscóweczkę, zmieniłem przynętę tu, gdzie właśnie mówiłem przed chwilą, że mogę porzucać trochę większą przynętą i uzbroić ją w dwie kotwice. No i się udało. Jeden ładnie przyfasolił. Także chyba się ruszyły. Śmiało tu można powiedzieć, że to są już takie niewydłubane ryby, tylko są ryby z ataków. Właśnie z miejsc, gdzie albo stoją i czekają, albo tak jak ten właśnie wyskoczył i chapnął. Także chyba jedzą, chyba zaczęły żreć. Trzeba tylko być nad wodą i łowić. Hejo! No właśnie taka ta przynęta Paddle Type od Abu Garcji. Tutaj sobie go dociążyłem z odważnikiem wkręcanym. O. Żeby w tych głębszych miejscach sobie troszkę go opuścić. A tam, gdzie jest płytko, to po prostu sobie to odkręcam i puszczam bez obciążenia. Mam 18 cm, świetnie pracuje przy wolnym prowadzeniu. Jego szybko raczej się nie powinno prowadzić. To się poplątało troszeczkę. Chciałem wam pokazać jeszcze moją dozbrojkę. Tak ją wykonałem, ona się odpina naturalnie podczas holu ryby, bo jest na tych szpilkach i w prosty sposób to można zaczepić. Kostnice mam bardzo ostre, zraniłem się jedną. Proszę bardzo. Wbijamy, musi to być symetrycznie, nie? Wbijamy środek rybki, wpływamy się kotwicą. Tu jest taka w tym nacięciu taka specjalna właśnie chyba pod dozbrojkę. Taki rowek wycięty. W ten rowek wkładamy naszą dozbrojkę, nasz systemik, drugą szpileczkę i w ogonek, cyk, troszeczkę bardziej to zrobię, o, cyk. Musi być ładnie wszystko w środku, symetrycznie, wtedy ona ładnie pracuje, na boki się kolibie symetrycznie, w ten sposób, a nie jakoś tam się obraca czy coś, musi być ładnie symetrycznie wszystko wbite. Fluorokarbon jako przypon. O, tak to wygląda. Dwie rybki dzisiaj się skusiły. Tak jak widzieliście, to były dwie ryby i to nie były jakieś olbrzymy, nie? Czyli 18 cm jak najbardziej i z przynętą skuteczną też na zwykłe średnie sztukach. Siedzi szczupul przy samym brzegu hapną. Super. Nie było dużego, długiego holu. Na momencie się wydarzyło. Trochę się zląkłem, szczerze mówiąc. Pod samymi nogami hapnął. Dobrze, że wyciągnąłem tą starą przynętę, której nie używałem już jakiś czas. To jest przynęta w korpusie Thunder Pro od Fox Rage'a, tylko ogonek ma taki twisterek. No, narzucałem się trochę i nic. Taki maluszek, duży. Nawet go nie mierzę. Chodź być kuwać, o jaki daleczny. Bardzo taki szczupaczek, nie wiem ile, może 50 parę centymetrów. Jest byczek. Chodź, cię wypuszczę. Cyk, cyk, cyk. O, no to się narobiło. Ale poszedł sam. Płynie powoli. Szkoda, że się obiłeś, ale nic nie będzie. To będzie ostatnia miejscówka, jaką będę obławiał. Jeżeli coś się uda tu wyciągnąć, to gdzieś tam wkleję. A jeżeli nie, to już to jest zakończenie. Co mogę powiedzieć o dzisiejszym dniu? Jest to drugi tydzień maja. Całkiem fajna pogoda. I co mogę powiedzieć o szczupakach? Wydaje mi się, że szczupaki już zaczynają żreć. Już odpoczęły po tarle, chcą nabrać sił, potrzebują energii i zaczynają żreć. Takiego dnia w tym roku jeszcze nie miałem z taką ilością brań w jednym dniu. Ile tu jestem? Ze 4 godziny, może 5 na rybach. Miałem 8 czy 9 brań. 4 ryby udało mi się wyholować. Jeden hol był całkiem fajny, pewnie by mi się udało ją wyholować, gdyby nie te zarośla, gdyby nie te krzaki. No mój błąd, mogłem popuścić tę rybie, żeby wyszła z zaczepu niż szarpać. No ale nic, człowiek uczy się na błędach. Jedna ryba też była od razu po rzucie, zaatakowała, ale zaraz spada po sekundzie holu, więc była pewnie źle zapięta, bo ja źle zaciąłem. No i 2 czy 3 razy miałem po prostu takie wyjścia, ataki, ale nie, ryba nie zdążyła złapać przynęty, albo się gdzieś zakłębiła, albo przynęta gdzieś tam utknęła w grążelu i ryba odpuściła. Także dzień jak najbardziej udany. Jutro wracam tutaj ponownie, jutro jest niedziela. To będzie osobny już materiał. Także ja zachęcam do bycia aktywnym, na kanale, w sensie lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, jeżeli oczywiście macie na to ochotę. Ja będę bardzo wdzięczny, pomoże to mi osiągnąć większe zasięgi i oczywiście zmotywuje do dalszego działania. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Także do usłyszenia, trzymajcie się, hej, i oglądajcie moje inne filmy, które będą gdzieś tu pokazane. Hejo.